mój, moja, moje. W tym psalmie odmienia się ten zaimek bardzo często. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego, zgładź moją nieprawość. Obmyj, oczyść moje serce. Niezwykle ważne jest, abyśmy w ten sposób czytali ten psalm i w ten sposób konfrontowali się z prawdą o mnie. Mamy niezwykłą łatwość w robieniu rachunku sumienia innym ludziom. Mamy niezwykłą łatwość w widzeniu tego, co jest nieprawe w drugim człowieku. Ale to jest jakaś ucieczka od siebie. Właśnie nasza uwaga jest wyciągana na zewnątrz, do drugiego człowieka, do grzechu, błędu drugiego człowieka, tylko po to, żeby odwrócić tę uwagę od tego, co jest moim grzechem, moją nieprawością, moją nieczystością, moim zniewoleniem. A Słowo Boże właśnie zaprasza nas do tego, żebyśmy tutaj zwrócili swoją uwagę, zobaczyli, co we mnie, w moim życiu jest nienawrócone, a wymaga nawrócenia. Co we mnie jest grzechem, co jest moim osobistym grzechem i co musi zostać oddane Panu Bogu.